Pochwalony Jezus Chrystus, dzisiaj mamy uroczystość serca Pana Jezusa. Niech nasze serce od razu idzie w kierunku Boga. Możesz powiedzieć: Jezu, oddaję Ci moje serce. Duchu Święty, ogarnij nasze myśli, nasze pragnienia i nasze serce. Dzisiaj nie ma postu, a Ewangelia jest taka. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów dzień bowiem był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Pan Jezus całą swoją działalność pokazuje miłość. Sam jest miłością, pokazuje swoje serce, daje swoje serce człowiekowi, jest blisko, pochyla się, przytula, nie tworzy dystansu. Jest Bogiem, który daje serce człowiekowi i pokazuje nie prawo, a miłość. Kieruj się miłością, kieruj się sercem. Oberwiesz za to, ale warto kochać. A Żydzi wyskakują cały czas z prawem. Prawo, prawo. I po śmierci Pana Jezusa do końca atakują prawem. Ponieważ mamy prawo szabatu, to żeby ciała nie pozostawały na krzyżu, trzeba im połamać golenie i usunąć. Usunąć już Jezusa, usunąć, skończyć z tym wszystkim, żeby nie było problemu, bo jest szabat. Cały czas prawo, myślenie prawem, a Jezus daje nam dzisiaj serce i pokazuje myślenie sercem. Myślenie sercem, a myślenie prawem to jest zupełnie co innego. Jedno widzi człowieka, a od drugiego myślenia cały czas się odbijamy, bo widzimy kolejny paragraf. Tak samo może być w Kościele. Cały czas tylko trudność paragrafami. W Kościele też jest mnóstwo paragrafów, ale jest serce. Dzisiaj Bóg nam daje swoje serce. Powiedz Jezusowi o tym, że chcesz tego serca, chcesz przemiany wewnętrznej, chcesz się nawrócić na myślenie serca. Chociaż jak odsłonimy swoje serce, to się okaże, że jest otwarte i można je ranić. Dlatego serce Boże jest nieustannie w koronie cierniowej, jest nieustannie przez nas ranione. Pomyśl o tym chwilę i błogosław Boga w tym, że daje się tak blisko, że daje swoje serce. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech to błogosławieństwo Was dotknie i Was poprowadzi. Chcę Wam powiedzieć o sercu pewnej rodziny, która przyjechała tutaj do Szczecina na warsztaty flagowe. Chcieli się ze mną spotkać. Dostałem takie serce od nich. Dziękujemy za przepiękne królestwo i za Zoom. Ja dzisiaj dziękuję Natalce, Wojtkowi, Hani. Tutaj jest napisane wszystko Robertowi i Łucji. I przepraszam Was bardzo, że chciałem mieć tego dnia, jak przyjechaliście, darbi lokacji. I tu były warsztaty flagowe w Szczecinie, a ja z dwoma grupami w tym czasie pojechałem na skupienie. I tak po prostu byłem w dwóch miejscach naraz, ale tu się nie spotkaliśmy fizycznie. Dzisiaj Was mocno pozdrawiam i dziękuję za to Wasze serce, które dajecie, rozpakowuję je i chcę je przyjąć. I przekażę też do Łodzi, do Mocnych Duchów. Wszystkiego dobrego. Klikamy, żeby się pomodlić dalej. Teledyskiem Mocnych Duchów. Do zobaczenia.